W niedzielę odbyła się aukcja gołąbków w oddziale mszanna, charytatywna. Byłem tam, brałem udział. No i był lot. Wieczorem wróciłem do domu. Przez to, że nie było czasu, trochę zaniedbałem gołębie. Zresztą niezłe akcje się w domu odprawiały. Także zapraszam do oglądania, co się działo wieczorem po locie w gołębnikach. Leciała ostatnia seryjna. Niestety musiała czekać. Puszczają do samczyka, bo ja na wyjeździe, tak to jest, że o, idź, bo ja się gdzieś szwendam. Aż przykro po prostu, że się zaniedbało karmy, nie ma wody, nie ma, muszę tutaj wszystko poogarniać. Podjechałem pod dom, a tu się, to ty tu światło oświecałaś i gasiłaś, ja? Ja myślałem, że mi w gołębniku, nie wiem, światło się oświeca. Na chwilę widzę, drzwi się otworzyły. Mówię, co jest grane? Kto łazi po gołębniku? Ja. Tu Paulina się zmartwiła, że gołębie przyleciały, taty nie ma i przyszło. A gdzie on chodził? Złapałaś go? Rękami? Instrukcja. No. Byś się mu dała. Gdzie on jest? Tak, ja tu weszłam, tu dałam tą klapę. Żeby mu nie padało, tam dałam gołębia, to ma jeszcze na piciu. To mój z lotu jest, on nie wiedział gdzie wejść, bo gołębnik zamknięty. Oj, biedaczek. Dobra. Jak go złapałam? Jak go złapałaś? Rękami? No, podstawiłam tam drabinę i weszłam. Co? No i go złapałam. To jest, wiem, 12-20 to jest. Czekaj, trzymaj. O. Wodę dostał. O, odmawiam. Jak ja cię mam złapać teraz? Sorki, bo ruszam kamerą. Dobra, jest. O, ludzie, aleś namieszała. Co to mu dawać? Grochu? No stamtąd. To grochu się nie daje. No, kuchu. Grochu się nie daje, bo grochu jest dobry. Dla niego wodę mu dałaś. Dobra, dobra, fajnie. Napił się przynajmniej. Nie drugi wiaderko z wodą. No, Julka, trzymaj, daj to pieskowi. Dobra, opanujemy sytuację. O, zamiast, no dobra, przez taki coś. No, go brakowało. Kurde, biedaczku, przepraszam, ja się gdzieś szwendam. Dobra, Paulina. Kiedy on wrócił? Nie wiem, my tu przyszliśmy i tam. Stał, no ja weszłam tam na drabinę. Tam go złapałaś, ten. Ale czekaj, ja ci pokażę, jak ja to było. Dobra, nieważne, super. To późno wróciłem z tej aukcji, moje gołębie bez wody, głodne. Rozdzielałem je. Wróciły się na jedzenie straszliwie. Po prostu trochę mi przykro z tego powodu, że tak je zaniedbałem po lucie. Jest też u samczyka, wróciłem tu z przypadek widzę jednego. Pan tu nie będzie siedział. Wszystkich nawet nie będę dzisiaj już rozdzielał, bo główną tutaj drużynę, samiczki. Oj, moje biedactwa. W sumie najlepiej się spisały, najlepszy mój lot w tym sezonie, a ja je tak zaniedbałem, po prostu przykro mi strasznie z tego powodu. Rozdzieliłem samczyki, tutaj, nie, samiczki jeszcze mi tu dwie zostały, a niech sobie zjedzą z nimi. Tutaj czerwony czekał aż się klapy otworzy, nakrapianego dziewczyny złapały po prostu rękami, bo się w lot zamknął i nie mógł wejść. Dobrze, że już jedzą, ale szczerze powiedziawszy, ciężki dzień. Uciekłem z nim z imprezy, którą mama zrobiła z okazji Dnia Matki, bo wszystkie rodzeństwo się zjechało z dziećmi, a ja uciekłem na aukcję gołębi, a żeby
zdać relację z tego wydarzenia. Zabierają nam te gołębie czas rodzinny. Gołębie zaniedbałem i inne rzeczy też. No. Fajnie, że się aukcja udała. Była duża frekwencja. Dziękuję wszystkim widzom mojego kanału, którzy wspierali aukcję, którzy przybyli na tą aukcję. Był duży rozgłos. Udało się uzyskać, przybyło dużo hodowców. Udało się uzyskać dużo gołębi, które były wystawione na aukcję. Jak żeście widzieli, aukcja bardzo udana, bardzo miła atmosfera. Bardzo to fajnie wyszło przede wszystkim dla Igorka. Na pewno na rehabilitację i turnusy, jak mama powiedziała, przydają się te pieniądze, więc na pewno wszystkim zaangażowanym jeszcze raz należą się podziękowania. Jeszcze raz zachęcam do wpłat na Igorka z dopiskiem Mr. Chris. Ci, którzy chcą wziąć udział lub nie chcą wziąć udziału w aukcji, znaczy w losowaniu tych gadżetów, po prostu chcą pomóc, a wśród tych, co zostanie, niech dają komentarz. O, te osoby, co chcą wziąć udział w promocyjnej akcji, tam kubek, notatnik, czapeczka, będzie w paczuszce, zostaną jakby wśród komentujących ten film rozlosowane, jeśli płacą jakąkolwiek kwotę na konto, które wspomaga tutaj bohatera aukcji, tak to mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dobry lot. Ja ile dalej karmić moje biedne gołębie. Ogarniać sytuację. Jeszcze trochę pracy przede mną zostało. Dać jeść, dać wodę, bo woda się skończyła. Karmy nie było. Teraz mogą się regenerować. O, tu ten samczyk się nie zawiódł, mnie fajnie spisał. Jeszcze przegapiłem, jak mówię, samiczki do rozdzielenia, chociaż teraz myślę, jak one w tym sąsiednim przedziale zjedzą, bo tam nie mam światła, będą, nie wiem, głodowały do jutra, nie wiem. Z czasem to porażka, po prostu przydałoby mi się parę dodatkowych godzin jeszcze, żeby to wszystko ogarnąć. Po locie zegary, po zegarach na chwilkę zdążyłem, że tak powiem, poświętować Dzień Matki. Pojechałem na aukcję, która przez bardzo dużą ilość hodowców, super udaną, ale trochę potrwała, taką ilość gołębi jednak tam, super się tutaj Krzysiek spisał w prowadzeniu tej aukcji, niesamowity Wodzirej. Pięknie, na pewno bez niego nie byłoby takiego efektu. Super udane. Rozgadałem się na koniec. To chyba też ze zmęczenia i z emocji związanych z tym. Także jeszcze raz wszystkich zachęcam do wspierania, wsparcia internetowo aukcji, która się odbyła. Dobry lot, już nic więcej dzisiaj nie gada. Do pracy, rodacy, z gołąbkami. Gołębnik rozdzielony. Co tam ta samiczka taka smutna? To moja? No tak, może się nie napiła. Zaraz wody dostaniecie. Już idę szykować wodę. Oj, biedaczki.
U dziewczyny rozdzieliłem. Idę jeszcze do roczniaków. Roczniaków już nie rozdzielam, nie mam już sił po prostu dzisiaj. Poszliśmy do roczniaków, ale tu już jeszcze młodziczek jeden. Zapomniałem, miałem gości. Ten był przeznaczony dla kolegi, ale zapomniałem o nim. Mu go dać. I czekają biedaczki na jedzonko. Już dostajecie. No i tutaj kał. Udało się już końcówkę karmienia. Nawet nie zjadły wszystkiego, co im dałem. A jeszcze moje młode są głodne. O, i biedne roczniaczki się w końcu picia doczekały. Dziś macie święto, nie będę was rozdzielał, bo nie mam już siły. Jeszcze muszę młode pokarmić. No właśnie, bo młode nie dostały. Młode dzisiaj są na głodówce. Moje młode. Nie wiem, czy w ogóle powinienem je karmić o północy. Czy w ogóle olać im nie da gdzieś, ale to trochę zaburza. Jutro w ogóle bym nie weszedł, by nie wiem. Miałem taką sytuację, że nie idzie przejść w ogóle do nich wejść wtedy, bo one pod nogami podepchać je można. No więc. Więc tak powiem, karmię je. Zabijają się. Ktoś powie, co trzeba zrobić, żeby. Co trzeba dać gołębiom, żeby tak się zabijały o karmę. To proste, zapomnieć dać im jeść, albo nie mieć czasu im jeść, czyli właściwie co dać, a właściwie co nie dać. Nic nie dać. Zabijają się potwornie. Moje młode. W jednym przedziale, w drugim jest to samo. No niestety, tak dzisiaj te gołąbki, tak sytuacja spowodowała, że niestety do takiego stanu je doprowadziłem z racji tego, że doba jest za krótka i tyle, no. Oj, biedaczki, przynajmniej sobie zjecie. Jeszcze chwila i będę mógł iść do domu. Jutro do pracy, a raczej dziś. Już jest poniedziałek. Ten tydzień na szczęście krótszy. Mamy święto w czwartek, Boże Ciało. O. To prawda, wy ten filmik oglądacie. Nie wiem, kiedy mi się to jeszcze uda zmontować. Bo to, że teraz nagrywam, to i tak muszę czekać, aż zjedzą, żeby zgasić światło, więc tak tu muszę posiedzieć. Więc w tych chwilach wolnych patrzenia na nie. To nagrywam dla was kilka słów. A więcej wam jedzenia nie będę dawał, żebyście coś rzuciły na ząb. Każdy może coś zje. Roczniaki popiły, pojadły. A ten biedak to był trzeci lotnik oddziału na młode. Zrobił z dwóch pierwszych lotów konkursy i niestety samiczka mu się zgubiła, stracił motywację i żal mi gamonia, bo co tam tu atakuje, jakieś komary? Chyba tak. Chcę zlokalizować tego, który samczyka, który był w dziesiątce na oddział. A ty jesteś? No.
A nie będę już im przeszkadzał. Jutro je muszę rano rozdzielić. Pojadły, popiły. W sumie dzisiaj za 4 godziny. Kurde, zostało mi 4 godziny snu. Idę już stąd. Mamy poniedziałkowy poranek. Gołąbki latają. Udało się wstać. I szykujemy do kolejnego lotu. Rozruch skrzydeł. A i tyle. Idę szykować karmę. Pracujemy dalej. A przez to, że późno wróciłem do domu, nie rozdzieliłem roczniaków. Rano też jeszcze tego nie robiłem, bo mówię, rozdzielę, to wypuszczę na oblot, to i tak z tego nic nie będzie, taki nerwowy oblot, więc wypuściłem roczne razem, po prostu samczyki z samiczkami i samce pozostałe z drugiego gołębnika, no tak to po prostu trzeba było ogarnąć. No i latają, teraz je zwołam. I później rozdzielę, zjedzą i będę rozdzielał jeszcze szybciutko przed pracą. Ktoś pytał, jak karmię. Kurczę, dużo telefonów mam odnośnie jakichś porad hodowlanych. To jak mówię, jeśli chodzi o lot, w filmach, nie wiem, ktoś tam zauważył, może nie zauważył, mówiłem, że do mnie hodowcy dzwonią po porady, jak poprawić wyniki, a ja nie za bardzo mam od kogo tych porad zaczerpnąć, jak te wyniki poprawić. Powiem szczerze, wyciągnąłem sobie jedną poprawę, coś zmieniłem po rozmowie z Tomkiem Klimczakiem. Znaczy, on tam coś mówił. Ja sobie, jak się mądrego posłucha, to może dobre myśli czasami się układają w głowie. Czy coś zmieniłem? I tak, i nie. Może zaczęło mi zależeć trochę. Ać bardzo to męczące, żeby... Gołębie męczące odnośnie wstawania, no bo jak tutaj widać, ja nie rozdzieliłem tych roczniaków, nie dałem rady po aukcji. Rano przed pracą nie dałem rady, już było za dużo godzin w ogóle, musiałem do pracy pędzić, a nie rozdzielać. Po pracy, tak powiem, kolejne zajęcia. Jest noc i dopiero je rozdzielam, bo musiałbym do jutra zostawić. Po prostu nie było czasu, nie miałem czasu ich rozdzielić, więc dzisiaj je rozdzielam. Odnośnie karmienia, to dokarmiam, bo pozjadły to, co dostały i głodne są, znaczy mam taką porcję, że się da i się nają, a zjadły, no to dokładam, więc jakby karmię dobrze. Zresztą teraz będzie lot 500 km. Muszą się zregenerować. Fajnie wyglądają, doszły do siebie generalnie. Co do lotu, to był najlepszy mój lot w tym sezonie lotowym chyba. Mógł być lepszy pod względem typowania, ale trochę pechowo. Pechowo, nie pechowo, jedna. Trzy gołąbki zawiodły. Zrobiłem 7 z 10 typowanych. Myślę, że te 7 było w 15%. Więc myślę, że złapią do okręgu. Pierwszy lot okręgowy. Otwierając okręg od 7, to nie jest źle. To jest całkiem fajne, przyzwoite pobicie. Jestem w pierwszej 10 oddziału. Chyba 10 dokładnie. Więc też nie najgorzej. Szału nie ma, ale nie jest źle. W mistrzostwie szybkościowym jestem 2. Gołąbka chyba mam 5 na oddział, dość po szpicy, parę tam gołąbków fajnie siadło. Ogólnie mnie cieszy, bo lot był trudniejszy od tych pierwszych, bo to było pod wiatr, wymagające, a wyszło fajnie, więc jakby obawy, że te gołąbki zaczną siadać mi na tych
dłuższych lotach, że coś, coś siedzi, coś nie gra. To były obawy, jak to się potoczy. Roczniaki. Wcześniej zrobiłem wdowieństwo niż w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku to był błąd pierwszy. I znowu by było to samo. Zaraz by był pierwszy ciężejszy lot okręgowy i by było pierwsze wdowieństwo, zaś bym pewnie po tyłku dostał. A tak mówiłem na filmie, zrobiłem to wdowce roczne wcześniej. Znaczy zmobilizowałem się, w zeszłym roku leciałem gniazdówką, potem uznałem, że jednak wdowce zrobię. W tym roku już tego błędu nie popełniałem, bo w zeszłym roku źle się to dla mnie skończyło, jeśli chodzi o roczniaki. W tym roku może im to, że sobie posiedziały razem dłużej, dobrze zrobi, ale dłużej już nie mogą, bo po prostu, żeby te samiczki jajek nie niosły, także dzisiaj oblot miałem wspólny. Po południu oblotów nie robię ze względu na dodatkowe zajęcia, brak czasu. Więc w ogóle to przygotowanie gołębi jest takie mocno lajtowe, spokojne. Ale udało się teraz. No zobaczymy, czy dalej uda się je dobrze przygotować. Tym razem lot 500 km. 500. Dwie 500 właściwie pod rząd. No i zobaczymy, jak tam się warunki będą zapowiadać. Jak te gołąbki będą się zachowywać w tygodniu. Wyglądają takie wesolutkie. No, widzę, że postawiło je na nogi. Chyba. Jutro będę widział na oblocie. Znaczy z nimi one po rozdzieleniu to mogą tak się zachowywać dziwnie, ale środa będzie takim wyznacznikiem, czy one na oblocie, tak powiem, współpracują. No i przygotowujemy się do kolejnych sezonów, kolejnych lotów. Szykujemy ekipę powiało optymizmem, że tak powiem. Wczoraj byłem strasznie zły, że nie porobiłem tej wszystkiej roboty. Żal mi było tych gołębi, że je zaniedbałem przez to, że mnie nie było w domu. Żeby zdać relację, to spotkanie rodzinne opuściłem właściwie z okazji Dnia Matki. No, nie jestem z tego dumny za bardzo i przykro mi z tego powodu. Plus widok tych gołębi głodnych, nienajedzonych, napitych przez to, że nie było mnie w domu. Strasznie przykro mi się zrobiło, strasznie zły byłem. No ale wiadomo, fajnie jak tam jest, podałem też konto, gdzie można wpłacać i tak dalej. Fajnie jak komuś też widzowie pomogą. I pomocną dłoń tam wyciągną, więc z tego powodu warto, ale ciężkie to było do zrealizowania, powiem tak. Nie jest to tak proste, jak się też każdemu wydaje. Potem jeszcze filmik montowałem, właściwie w ogóle nie spałem przez tą noc. No bo po pierwszej chyba z gołębnika wyszedłem, jak pokarmiłem młode. W sumie dzisiaj nawet fajnie weszły, nie zrobiło im to problemu, już nie nagrywałem, nie miałem siły nawet ich nagrać na polu. Wypuściłem na oblot, weszły fajnie, więc jakby nie zrobiło to problemu, że były tak późno obkarmione. Apetytem weszły fajnie. Chyba też zdrowotnie na plusie. Bo 2-3 dni tak mi się trochę nie podobały, ale zastosowałem drobną sztuczkę. Kurację to za dużo powiedziane, na, jak to każdy powiedział, na adeno, na chorobę młodych. Też tam po swojemu coś dostały. Żadnych cudów, no. I pomogło. W sumie to, co już kiedyś stosowałem, gdzieś tam przetestowałem i przyniosło efekt.
No i chyba to późne karmienie, widać, apetyt im tak się zaostrzył. Na gołębie lodowe, no, szykuje. O, tu się dzióbkują, całują. A trzeba im zakończyć tę sielankę. Jeszcze dojadają, no. Nie wiem, ile bym im nasypał, tyle nie zeżerą. Już właściwie dostały, dość tego mają. Nie chcę mi się już po prostu po karmę iść, bo bym im jeszcze dosypał, po prostu muszę z nimi. Pojedzą i bierzemy się za rozdzielanie ekipy. Tego samczyka mi żal. Zgubiła mu się samiczka. No jest samotny i to. I to zastanawiam się go wycofać na 500, bo on nie ma motywacji do lotu. Z fajnych gołębi. I troszkę z lotowaniem trzeba z rozsądkiem podejść. O, jak samczyk grucha. Jezu, jaki szczęśliwy. No, ten jest wesoły, a ten taki smutas siedzi, nie ma samicy. No, widać po zachowaniu, nie podoba mi się ten gołąb. No, trzeci lotnik oddziału. Więc no, swoje zrobił, żeby mu dać szansę i odpuścić sezon roczniaka. Chyba tak będzie trzeba zrobić. To były dwa pierwsze loty, dwa konkursy. Straciła się samica, koniec. I to raczej źle wróży. Źle wróży, bo opóźnia w ogóle, więc rozsądek by podpowiadał, żeby mu tego tipesa właściwie wziąć, ściągnąć, żeby się nie pomylić i nie dać go na lot. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, czy żebym o tym nie zapomniał, ale muszę to jeszcze przeanalizować. Znaczy, u mnie ciężko podejście indywidualne przy taką ilości gołębi, no. Tego jednego mogę ewentualnie, ale trzeba częściej indywidualnie podchodzić do tych gołębi. Ja podchodzę bardziej mniej indywidualnie, no bo jest ich dużo i tak powiem, nie ma taryfy ulgowej. I to też ma bardzo dużo negatywnych skutków, bo to jest takie brutalne trochę, no, dla nich. Dobra, idę pracować, pojadły. Samiczki są rozdzielone. A, jeszcze jeden tu pan samczyk. On mi uciekł z rozpłodu. To jest po szaleńcu samiec. Uciekł mi z rozpłodu, wszedł tutaj i go tu zostawiłem. I to jest jedyny gołąb tu nielotowany, partner. Partner. Wdepnąłem w jakąś kupę, nie wiem gdzie, w co. A, nieważne. Normalnie kupy mi nie przeszkadzają, ale to jakaś śmierdząca, nie wiem co, w co wdepnąłem. Więc go muszę zabrać. Tu są samiczki. Samiczek ma więcej niż samczyków. To są moje roczniaczki, które mają przyszłość hodowli stanowić, przyszłość drużyny. Znaczy nie całej, bo z nich powiedzmy na przyszły rok tak realnie jest potrzebnych z 15-20 i tyle, więcej nie trzeba. Także jest tu parę. Właśnie wpadłem na pomysł, jak tego samczyka zrehabilitować. Muszę mu zostawić dziewczynę na weekend, jak pójdą wszystkie do koszowania osobno go tutaj, żeby się przyparował. Są dwie 500, więc będę musiał mu tak może z dwie 500 zrobić przerwę. Przyparować go. Może niech mu nawet ta dziewczyna zniesie jajeczko. I potem będą 300 i dalej go koszować, jakby nie odpuszczać mu tak całkiem. Odpuścić mu te dwie 500 i go zrehabilitować. Niech sobie odpocznie, zobaczymy co będzie robił. Trzeci lotnik oddziału na to zasługuje, tym bardziej, że jego z fajnych, szybkich gołębi się wywodzi. Kapitalnie matka mi chodziła. Więc taki właśnie pomysł sobie wymyśliłem.
i to byłby całkiem dobry plan. Przy rozdzielaniu się zorientowałem, że brakuje płowka. Był płowy samczyk i go nie ma. A tak to mniej więcej jest ok. Jeszcze tego muszę złapać. Zrobiłem robotę, także szczęśliwy już jestem z tego powodu. Z tymi rocznymi trochę to, że jest ich dużo, to tak troszkę tu na tym gołębniku tu siedzą na siodełkach od młodych. Z boku był gołębnik taki rozpłodowy, lotowy, ale one nie całkiem mają te cele pozajmowane i w ogóle to takie niby wdowieństwo, ale no na pewno nie jest to 100% wykorzystane, żeby one były tak faktycznie przywdowione, przy wykorzystane na 100%, 100% mocy do lotu wykorzystane, to nie jest i to potem te wyniki wyglądają jak wyglądają, bo one nie są poprowadzone w 100% tak jak powinny. Tak, jeszcze się samczyk odezwał i bardzo dobrze. Zaraz cię skasujemy. Jeden samczyk tam nakrapiany jeszcze był. One tak jak latają, to ciężko wyłapać, a teraz go gamonia złapiemy. O, dwa samce zabrane. A co jeszcze zmieniłem? Może to zabrzmi mocno śmiesznie, bo na pewno koledzy zapytają, co zmieniłem. Tego akurat mi Tomek nie doradził, ale to sam sobie przemyślałem. Nie wysprzątałem im ostatnio po locie, bo słabo poleciały. I w tygodniu też. Czyli jakby powiedzieć, przestałem sprzątać. Jak przestałem sprzątać, to im się poprawiło. Jest sucho, nie brakuje nic KM, ale jest tu kało. Nie jest nic posprzątane, nic, kompletnie nic. Ale przy miejscu mają dość, więc jakby na pewno na razie kupy im nie przeszkadzają. Także klimat jest dobry. I nie wiem, to sprzątanie wcale widocznie im służy, jak ja im nie sprzątam. Ale to tak trochę żartem. Robota zrobiona, idę do domu. Dzisiaj już też późna pora. Coś tam. Tak to u mnie wygląda w hodowli. Pogadałem. Jak to robię. Nie zawsze są proste metody. Może ktoś wyciągnie z tego, jak nie robić. O, dobra rada Tomka to, żeby mieć mniej gołębi, bo wtedy by i wdowce były, i bardziej by to funkcjonowało i wszystko. Ta samiczka jest ładna, ta pierwsza, nawet mi się podoba. Tu któraś z tych nakrapianych. Siostra mojej najlepszej lotniczki czołowo siadła, więc kurczę, kapitalną parę rozpłodową mam z młodej generacji. Wnuczka szalonej kapitalnie płodzi. Zobaczymy jak dalej. Pechowo miałem roczniaka jeszcze z tej pary, a jaszczom go zjadł. Podejrzewam, że byłaby, nie wiem, gwiazda też. Czasami jeden gołąb jest warty więcej, znaczy na pewno jeden jest warty niż więcej niż 10-20. Strata 20 nie byłaby tak bolesna jak strata jednego. I czasami szczęście decyduje, bo 1-2 gołębie asy robią różnicę i to kapitalną. W lotach, wynikach, we wszystkim. Jeśli tego asa, który miał być asem, ci akurat skasuje jastrząb, no to trzeba powiedzieć, że masz wyjątkowego pecha, bo tych asów jest na ręce policzyć i asy robią różnicę w wynikach. I do tego trzeba mieć szczęście, żeby te asy się obstały, bo dobry wynik tam się zrobi dobrymi gołębiami, ale te asy, jak to Pałka mówił, nie rodzą się na kamieniu, więc strata asa to duża strata, więc o, tak się rozgadałem, chcą już spać biedaczki. Dziewczynki, koniec randki.
Także taka ekipka tu jest. Ja też idę. Dobry lot.